Siemanko, ze strony mojego kanału. W dzisiejszym odcinku przygotowałem sobie vlog rzeczowy. Nagrałem poprzedni vlog rzeczowy, ale usunąłem, bo nagle sprawa się potoczyła inaczej. Jakby wy to oglądaliście, to byłby później o Łukaszenko załamana, później bym nagrał inaczej, a tu nagle już wyszło. Więc dlatego postanowiłem wam jeden filmik nagrać i opowiedzieć to jak. No i mianowicie pamiętam to jak do dziś. Było 1 lutego. No i 1 lutego to już nagrałem wam, miałem wam nagrać odcinek Złamane Serce, ale jakoś te serce już jest całe. No. No i pierwsze było tak, że dziewczyna ze mną zerwała, ale później na drugi dzień wróciła. Nie wiem o co chodziło, ale wróciła. Już ja pisałem do kolegi i myślę, szykuj flaskę, bo trzeba zapić się. No i dobra. Już na drugi dzień był umówiony, wszystko nie. A tu nieznaczka dała szansę. Prosiłem, przepraszałem, co zrobiłem, no i w ogóle. No i teraz trochę mi też dał do myślenia, że trzeba jednak o niektóre reakcje dbać. Tak jak dbać, nie wiem, o siebie, tak dbać i o innych. No i pamiętam, że była taka jest rozmowa z wychowawcą, to ja byłem też zmartwiony i trochę wkurzony, to była taka godzina wychowawcza i opowiedziałem co jak, że mam podejrzenia, że ona mnie zdradza, że ma kogoś innego i w ogóle nie. To wychowawca jest mnie pocieszył taki, no pocieszył, że ja bym uchodził na twoim miejscu, to bym się cieszył, że ktoś inny się zagląda za twoje dziewczyny. A ja pierwszy takie oczy. Chyba cię. No. Mój. Przynajmniej masz po pierwsze, że jest inteligentna, że inni się rozglądają. Po drugie, możesz się dowiedzieć na przykład od niego, czy tam kiedyś się dowiesz. I po trzecie, będziesz miał doświadczenie, czy ona była warta. Ale tak, takie pierwsze myślę. Dobra, niech będzie. No i pamiętam to jak ludzi. No. No i coś i postanowiłem sobie, że już kiedy będę miał, to już coś jej postawił, na przykład jakoś kawę, czy kupię coś, co ona lubi. Jakiś taki drobny upominek, wiecie, co na przykład małe rzeczy, a tak wiele radości potrafi dać. No i tak samo ja postanawiam to zrobić. No, kiedyś ją przekonać, żeby się spotkała, a przynajmniej odłożyć te parę groszy. No. No i ta taka rada życiowa dla wszystkich, czy tam miał się tych, którzy szukają związków. Powiem wam tak, w dzisiejszych czasach naprawdę trzeba uważać. Jak mówi jeden sąsiad, czy znajomy z chorości, powiedział, że z dziewczynami nie ma co przejmować się. Niby jest taki stary przysłowie, jak i nie ta, to inna, bo tego kwiatu jest pół świata. Takie
przyszłam, ale jak przychodzi co do czego, no to już jest w ogóle inna bajka. To już jest w ogóle inna bajka i jest po prostu wtedy załamany. Nie. Ale no, jakoś to trzeba żyć. Grunt, że jest, że już wszystko wrócił do normy. Mam nadzieję, że tak będzie, bo już myślałem, że już luty da mi kopa w dupę kolejny raz, jak z tydzień mi pokazał, że jest naprawdę średni. Tak samo myślałem, że już luty, ale jak to mówię, lepiej nie chwalić dnia przed wschodem słońca. No i cóż wam mogę jeszcze powiedzieć. To chyba byłby tyle w tym vlogu życiowym. No, także cóż. Jeśli wam filmik się spodobał, to łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek, komentarz mile widziany. Trzymajcie się ciepło. Naura.